Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy. No i dzisiaj jesteśmy w CSGO, ponownie robimy Pick'em Challenge. Mamy tutaj, możecie zobaczyć od razu 13 nowych przedmiotów. Ja tutaj sobie uspa wziąłem i tu są jakieś jeszcze skiny na rozdawanie skinów. I tak, standardowo, jak wracamy do tych odcinkowych giveaway, no to dzisiaj do rozdania których z tych skinów, albo P2000 Corsair, albo to G3SG1 Przepływ. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu biorę udział i nazwę tego skina, czy P2000, czy do autokampy, i dopisujcie swojego tradinga, najlepiej końcówkę. No i to byłoby na tyle. I tak, mamy tutaj już kolejną fazę turnieju IEM-u w Katowicach. Jest to teraz faza grupowa. No, faza pretendentów, powiem wam, że według mnie to jest jeden chyba... Nie bałbym się chyba tutaj użyć tego słowa, że najbardziej nieprzewidywalny major do tej pory. No Fnatic w ogóle większość stawiało na nie w 3-0, a oni nawet nie przeszli dalej, więc... No Vici też pozytywnie zaskoczyła, pamiętacie jak chciałem to Grayhound dać, no ale no... Cóż, no lecimy dalej, tutaj mam już fazę grupową. I tak, mam teraz inną taktykę, że będę dawał drużyny, które myślę, że przejdą dalej, więc na pewno tutaj Astralis damy. Nie będę obstawiał na razie 3-0. Myślę, że będzie Astralis, Faze Clan również, Mibr, Liquid, Navi. Dobra. Kurde, Ninjas in Pyjamas naprawdę nie mam pojęcia co tu z nimi zrobić, bo... No nie grałem na jakoś bardzo dobrze. Energy miało 3-0, więc tutaj też zaryzykuję, albo wiecie co? Nie. Dobra, to na razie się tutaj zastanowię. Cloud9 bym nie dało, bo Cloud9 w ogóle gra jakiś... To jest masakra, co oni grają. Ale wiecie co? Zaryzykowałbym chyba Big. Teraz Hellraisers, Ence, Avenger, Vitality też troszkę tak słabo, ale dobra. Wiecie co? Zaryzykujemy. No damy to Vitality i tutaj to są według mnie drużyny. No tutaj praktycznie raz, dwa, trzy, cztery, muszą być 5. No to te 5 to myślę, że to są pewniaczki. A jak nie siądzie Big i Vitality, to będzie dość słabo. Wiecie co? 0-3 bym dał G2. Oni ledwo co przeszli dalej. No i 3-0. No kurde, no to tutaj możemy w sumie zaszaleć, bo tutaj tak damy większość pewniaków. Ale czy to NIP? No tutaj bym się zastanawiał. Wiecie co? Zrobimy takie trochę YOLO i damy 3-0. Renegade. Tak o. No, więc tak się przedstawia. Mój pikem jest dość trochę szalony, ale myślę, że tutaj dałem 5 pewniaków. Raz, 2, 3, 4, 5. No chyba, że któraś z tych drużyn zawiedzie. No, więc tak to by wyglądało. W ogóle ten żeton się zaktualizował? Nie, on jeszcze się nie zaktualizował, ale zadania są... Aha, ukończ jeszcze 2... Aha, dobra. Nieważne, bo to jeszcze 2 trzeba. Myślałem, że to są po prostu 3, że trzeba ten. Ale dobra, więc poprawnie te 5 drużyn, które awansują z fazy legend, to będzie nasz przynajmniej jeden mecz, no. Więc tutaj musi 5 tych siąść. No kurde, powiem wam, że Renegades to naprawdę jest taki YOLO bet, że nie wiem. Więc jak chcecie poobstawiać sobie mecze, to możecie dawać po jakieś kilka dolarów na drużyny, które po prostu mają większe kursy. No i po prostu może akurat którejś większej się noga podwinie i coś zarobicie. Ja tak ostatnio miałem z tym, czekajcie, jak był turniej to był Boston, tak. To był Boston. To mimo to, że dawałem na Quantum Bellator Fire to 3-0, to obstawiałem po 15 dolarów, że wygrałem mecze i to raz siadło 55, raz 40 chyba, 60 tak dalej. Pamiętam, że to się zaczęło od właśnie Quantum Bellator Fire wszystkiego i dałem na Cloud9, że wygra Majora, obstawiłem 12 dolarów i wygrałem 120, więc jak nie 200, więc no można, tam kiedyś chyba dawałem screen, no, więc mój pikem przedstawia się tak, nie, to nie jest ten, sorry. O, to nie jest dalej ten, przepraszam, bardzo dobra, IEM Katowice, tak się przedstawia mój pikem, no jak mówię, to jest bardzo szalony pikem, bo równie dobrze Hellraiser, równie dobrze Complexity, równie dobrze Ence, jak i Ninjas in Pyjamas i właśnie Energy, no to są chyba według mnie najbardziej prawdopodobne piki właśnie, no. I więc no, bierzcie udział w konkursie, możecie zobaczyć sobie poprzedni odcinek. ze sposobu, jak zarobić na IEM Katowice. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.